Znajdujemy się na terenie lasu tak zwanego Choryce, na terenie gminy Wiśnica, dokładnie Wiśnice Kolonia. Po części już z tego miejsca to może mamy i połączenie i z Bordziłówką, Suryn, w tym kierunku, tak? Na Rososz. Na Rososz. Co widzę za panem? W tym miejscu jest takie dzikie, można powiedzieć, wysypisko, tak? Ze względu na to, że jest to zagłębienie, które było gdzieś z dawien dawna wykonane. No oczywiście tak to się składa, że miejsce było z dojazdem, więc nieznane nam osoby korzystały z tego miejsca, wykorzystując na wysypanie śmieci, tak? Więc stwierdziliśmy, że jednak przysypiemy to miejsce za pomocą właśnie piachem, ziemią, która spowoduje, żeby już więcej tam nikt nie kusił się, żeby te śmieci wyrzucać w tą jamę. To dalsza część akcji, która miała miejsce swój początek tydzień temu. Tak. Jak to wyglądało? Tak naprawdę akcja pierwsza sprzątania lasu Choryce była w 2019 roku z inicjatywy mojego brata Rafała plus kolegi Tomka Szajewskiego. W tamtym roku w wyniku pandemii, no już niestety tej akcji nie mogliśmy powtórzyć. Pierwszy termin ustalony był na tydzień temu w sobotę, ale z wyniku różnych wydarzeń nie do końca się odbył. Był to taki początek, rozeznanie, kilka osób nas się zebrało. Stwierdziliśmy, że jednak przełożymy na dzień dzisiejszy, już tak pod patronatem rodzinnym. Tak mieliśmy nadzieję, że pogoda nam będzie sprzyjała, więc jesteśmy właśnie tutaj dzisiaj i kontynuujemy dalszą część, ponieważ Las Choryce jest dosyć obszerny, mamy co robić oczywiście, dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj. Najważniejsza dzisiaj rzecz to właśnie to wykiprowanie tego piachu i przysypanie, wyrównanie tego miejsca. Tak, zgadza się. Tutaj musimy podziękować firmie Paftras i Piotrans za udostępnienie sprzętu plus pomoc w przywiezieniu właśnie materiału, którym to zostało zasypane. Gdy to już rozzasypiemy, rozplantujemy, ruszacie ponownie w las, żeby zbierać śmieci? Tak, już parę metrów stąd są osoby, które się zebrały. W tym momencie są przygotowane do dalszego zbierania już śmieci, które są po prostu porozrzucane po całym lesie, jeżeli takie będziemy zbierać.